to urządzenie na pewno będzie nam służyło z racji tej, że my no kilka razy przynajmniej do roku jeździmy na rajdy rowerowe. I na pewno przed każdym takim wyjazdem na ten rajd rowerowy będziemy mogli sobie sprawdzić tutaj nasze rowery, żeby nie było sytuacji no takiej, jak czasami zdarzały się na naszych rajdach, kiedy musieliśmy gdzieś na trasie to dokręcać siodełko, to gdzieś tam coś też poprawiać, błotnik, czy sprawdzać ciśnienie w oponie, bo się okazało, że nie było powietrza. Słuchajcie, tak jak tutaj widzicie, bardzo łatwo możemy ten rowerek nasz tutaj założyć sobie na stojak, tak? Widzicie? Bardzo łatwo. Zakładamy sobie za siodełko, tak, możemy, może z tej strony ja Wam pokażę. Za siodełko zakładamy sobie rowerek tutaj. Najlepiej w ten sposób podnieść, tak? Oj, popatrzcie. On nam bardzo łatwo już tutaj wisi i możemy sobie ten rower tutaj przeglądnąć, tak? Słuchajcie, co my tutaj możemy robić przy naszym rowerze? To nie będą naprawy takie gruntowe naszego roweru, tak? Takie, które moglibyśmy wykonywać w serwisie, ale na pewno możemy sprawdzić sobie ciśnienie w oponach, tak? Jak wiecie, no są imbusy, tak, jak wiecie, na każdej oponie, każda opona ma oznaczenie i tutaj jest napisana prawidłowa wartość ciśnienia. Pewnie rzadko sprawdzacie, jakie powinno być to prawidłowe ciśnienie, ale ono jest na każdej oponie napisane, tak? Można sobie przeczytać i to ciśnienie uzupełnić, tak? Słuchajcie, dwa rodzaje mocowania, tak? Czyli wentylków, wentylki samochodowe. Tutaj mamy wentylek samochodowy, a z tyłu mamy rowerowy, tak? No, zazwyczaj tak jest, że wy macie różne, tak? I samochodowe, czyli to są te większe, tak? Samochodowe to są te większe wentylki, tak? I możemy tutaj uzupełnić ciśnienie w oponach. To jest bardzo ważne, dlatego że hamowanie na oponie, która ma za niskie ciśnienie albo za wysokie, no może spowodować, że ono nie będzie prawidłowe i może doprowadzić do nawet wypadku na rowerze. Tak może się czasami zdarzyć. Słuchajcie, naprawy proste, tak? Mamy tutaj zestaw kluczy, głównie to są imbusy, tak? Głównie to są imbusy, jest ich tutaj, to są najpopularniejsze imbusy, tak? To nie są imbusy. Tak, tutaj są klucze imbusowe, tak? Dwa rodzaje. Jest klucz 10, jest klucz 14 i 15 i 13 i są też dwa śrubokręty krzyżakowe i płaski. Moi drodzy, i są łyżki tutaj, łyżki do ściągania opon, tak? Jak wiem, niektórzy z Was już korzystali tutaj. Naprawiali tutaj sobie opony, tak? Da się to zrobić? Da się to zrobić za pomocą tych łyżek. No nie ma tutaj urządzeń do klejenia, tak? Ale to już we własnym zakresie każdy z Was powinien jakąś tą łatkę czy klej mieć przy sobie. Natomiast oponę można ściągnąć, kleić, napompować i można jechać dalej. Proste czynności, tak? Myśmy tak naprawdę powinni przynajmniej raz na 2-3 tygodnie sprawdzić wszystkie śruby, tak, w rowerze. Jeżeli coś się z naszym rowerem dzieje, tak, widzicie, że Wam siodełko się nadmiernie rusza albo kierownica, można to tutaj dokręcić sobie. Dziewczyny mogą poprosić do starszych kolegów albo też przyjechać tutaj ze swoimi rodzicami i to ten rowerek sobie przygotować do jazdy, do czego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Słuchajcie, my na pewno przed naszymi rajdami rowerowymi będziemy sobie tutaj rowery sprawdzać, tak żebyśmy bezpiecznie mogli na naszym rajdzie się przemieszczać.